Spotykamy się dzisiaj w uprogu właściwie kampanii wyborczej, która za chwilę będzie zaprzątać umysły i myśli Polaków. Spotykamy się zjednoczeni, spotykamy się razem, pokazując, że Prawo i Sprawiedliwość, partie, które dotychczas tworzyły Zjednoczoną Prawicę, postanowiły, że pomimo czasem dzielących nas różnic, idziemy wspólnie walcząc o silną, bezpieczną i suwerenną Polskę. W ostatni weekend, w sobotę w Bogatyni był wiec Zjednoczonej Prawicy w miejscu, które staje się symbolem w naszym kraju, symbolem walki o suwerenność, symbolem pokazującym, że w momencie, kiedy są zagrożone miejsca pracy Polaków, kiedy jest zagrożony ich byt codzienny, dostęp do prądu, dostęp do światła, dostęp do energii, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica mówi, będziemy stać po stronie Polaków, będziemy stać w obronie pracy, będziemy stać w obronie bezpieczeństwa i suwerenności naszych obywateli. Warto wskazać, że w tym czasie opozycja pokazała, że jest w stanie na każde kiwnięcie zachodniego palca położyć na stole bezpieczeństwo Polaków, podjąć decyzję, czy apelować o podjęcie takich decyzji, które mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo naszych obywateli. To może też pokazywać, że jeżeli ten region, który stanowi źródło prądu dla 7-8% dostępu do prądu w naszym kraju, jeśli daje gwarancję dostępu do prądu dla kilkudziesięciu tysięcy Polaków, jeśli daje miejsca pracy, jeśli zapewnia ciepło i światło, jest w stanie opozycja poddać w imię dobrej relacji z partnerami z Zachodu, to znaczy, że każdy inny region, jeśli tylko Zachód kiwnie palcem, będzie w stanie poddać właśnie wobec żądań stawianych w naszym kraju. Warto również wskazać, że takim kolejnym symbolem tych różnic pomiędzy nasze postrzeganie kwestii bezpieczeństwa, a tego, w jaki sposób to bezpieczeństwo postrzegają nasi partnerzy z opozycji, jest kwestia migracji. My od początku, od 2015 roku, od kiedy rządzimy, mówimy nie przymusowej relokacji migrantów. Nasi poprzednicy wtedy, kiedy rządzili, zgodzili się na pakt i dzisiaj również wiemy, że Komisja Europejska, Unia Europejska podjęła ponowne działania, aby przymuszać niektóre państwa do polityki migracyjnej takiej, jakiej te państwa prowadzić nie chcą. Stąd zapowiedź naszego lidera, prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego o odbyciu referendum. Chcemy, aby to referendum było ważne, chcemy, aby to referendum zjednoczyło Polaków, ale też ono musi być wiążące, bo tylko wtedy, kiedy jest wiążące, zobowiąże nie tylko obecne rządy, które już deklarują brak poparcia dla przymusu relokacji migrantów, ale każdy kolejny rząd będzie związany wynikami tego referendum. Jeśli Polacy mówią nie przymusowej relokacji, to politycy muszą ten głos Polaków uszanować. My pokazaliśmy jako Polacy, jako Polska, że rozumiemy kwestię solidarności, rozumiemy kwestię niesienia pomocy, potrafimy tą pomoc nieść, potrafimy udzielać schronienia prawdziwym uchodźcom, ludziom, którzy uciekają przed wojną, uciekają przed terrorem, uciekają przed śmiercią. Natomiast nie możemy się zgodzić na to, aby ulegać szantażowi zarówno ze wschodu, tutaj mam na myśli granicę polsko-białoruską, jak i szantażowi z zachodu, czyli dążeniom szczególnie Niemiec do tego, aby ich problem wewnętrzny rozwiązywały inne państwa członkowskie. I tak naprawdę za tym i o tym będą te wybory. Te wybory będą o bezpieczeństwie, o suwerenności, o rozwoju naszego kraju zgodnym z kierunkiem, którego oczekują Polacy, o rozwoju gospodarczym, rozwoju lokalnym, rozwoju regionalnym. Będziemy oczywiście rozmawiać o ważnych inwestycjach. Tutaj nasza sztandarowa S11, realizowana i budowana teraz za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy kontynuować nasze działania wzmacniania naszego regionu, inwestowania zarówno w społeczność lokalną, jak i w rozwój całego regionu, całego województwa zachodniopomorskiego i będziemy wskazywać kwestie bezpieczeństwa jako kwestie wiodące. Zachęcamy już dzisiaj wszystkich Polaków do udziału w referendum. Zachęcamy również, aby śledzić
kolejne wydarzenia. Wiemy, że teraz jest czas wakacyjny, że młodzież, dzieci mają już odpoczynek od szkoły. Życzymy im bezpiecznego wypoczynku, a pozostałych zachęcamy również do tego, aby odważnie śledzić działania w polityce i weryfikować informacje, które są przekazywane. W Bogatyni spotkaliśmy się jako przedstawiciele partii tworzących Zjednoczoną Prawicę po to, żeby pokazać jedność, to oczywiste, ale także, żeby pokazać, że to miejsce Turów to jest niezwykle istotne miejsce właśnie dla polskich społeczności lokalnych. Tam około 16 tysięcy osób otrzymuje ciepło z tej elektrowni. To rzeczywiście ogromna liczba. To także, tak jak powiedziała pani minister, źródło prądu dla nawet 6-7, a może i 8% Polaków, więc jest to niezwykle istotne miejsce i tam broniliśmy tak naprawdę prawa do naszej suwerenności, do decydowania o własnych sprawach. Tam także pokazaliśmy jedność. Przedstawiciele wszystkich partii tworzących Zjednoczoną Prawicę pokazali, że łączą nas wartości, łączy nas to, że chcemy dalej prowadzić sprawę Polski w dobrym kierunku. Warto postawić na taki rząd, który umie przewidywać zagrożenia, szczególnie te zagrożenia płynące ze wschodu i myślę, że dotąd naszą pracą to pokazaliśmy i chcemy, żeby dalej ta praca dla Polski była prowadzona w dobrym kierunku i myślę, że Polacy zasługują na to, żeby ich sprawy reprezentował rząd i formacja polityczna, która jest formacją polityczną, formacją, która od początku stała za Polską i która uważała, że sprawy polskie są najważniejsze, a nie sprawy europejskie czy sprawy stolic innych, stolic zachodnich. To, co było na tej konwencji omawiane, to te najważniejsze tematy, jakim właśnie jest suwerenność energetyczna, suwerenność w każdym wymiarze, to także bezpieczeństwo Polaków, w tym bezpieczeństwo militarne, co wobec zagrożeń płynących ze wschodu jest oczywiście dzisiaj niezwykle istotne, ale to także to, że suwerenność wpływa na możliwość tego, żebyśmy dalej rozwijali się i budowali zamożność Polaków. Ostatnie lata to niezwykły wzrost zamożności Polaków. Pokazują to wszelkie statystyki, także te płynące z zachodu. I chcemy ten kurs utrzymać. Chcemy, żeby zamożność Polaków w każdym wymiarze rosła. Pani minister wspomniała o wsparciu dla samorządów, o tym, że nasz rząd i nasza formacja jest blisko polskich samorządów, blisko spraw ludzi w Polsce lokalnej. Rzeczywiście Zachodniopomorskie to dzisiaj, można powiedzieć, plac budowy, wielki plac budowy. Realizowane są tutaj inwestycje, te największe, jak właśnie S11 czy S6, ale także w Polsce lokalnej szereg dróg i ważnych, innych ważnych inwestycji, które rozwiązują szereg problemów Polaków. Chcę też zwrócić uwagę na kwestie mieszkalnictwa. Polski rząd nie wycofuje się z działań dotyczących mieszkalnictwa i Krajowy Zasób Nieruchomości wspólnie z samorządami na terenie całego kraju realizuje inwestycje. Pierwsze inwestycje w tym roku rozpoczęły się w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Dzisiaj w Koszalinie właśnie, w spółce, która powstała w Koszalinie i która jednoczy 19 samorządów województwa zachodniopomorskiego i Krajowy Zasób Nieruchomości, zostanie przekazana nieruchomość w Świdwinie, która zostanie zaadaptowana na mieszkania dla mieszkańców Świdwina. Mówię tutaj o Komendzie Policji. To także kolejny grunt w Koszalinie właśnie, który zostanie przeznaczony przez państwo na budowę mieszkań wielorodzinnych. W najbliższym czasie uruchomione zostaną budowy mieszkań w Polanowie, w Białymborze, w Świdwinie właśnie i w kolejnych potem lokalizacjach, więc jest to także niezwykle istotna sprawa dla mieszkańców Polski lokalnej, którzy po prostu czekają na własne mieszkania. Dzisiaj pokazujemy jedność, dzisiaj pokazujemy, że chcemy dalej pracować dla Polski, że mamy energię, żeby dalej pracować dla Polski i że łączą nas te najważniejsze wartości. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jeśli były pomiędzy nami spory, to one dotyczyły kwestii merytorycznych. One dotyczyły najważniejszych spraw, które chcieliśmy przedyskutować, czasem w sposób gorący, ale najważniejsze jest, że na koniec dnia jesteśmy w stanie wypracować wspólne stanowisko i wspólnie pracować dla Polski.